Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest poniedziałek, 7 dzień listopada, minęła 21. To jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Dobry wieczór. Zobaczmy, co przed nami w programie. Ruszył proces w głośnej sprawie ataku rowerzystki na nastolatkę. Byłabym w stanie jej wybaczyć pod warunkiem, że ona za tymi przeprosinami rozumiałaby również, jak wielką krzywdę mi wyrządziła. Rowerzystka nie przyznaje się do winy. Uznałam to jako atak na moje życie, że zrobiła to specjalnie. Pani oskarżona mija się z prawdą, mówiąc delikatnie. W środę w Warszawie protest służb mundurowych. Zgromadzenie zostało zarejestrowane w liczbie 6 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych, które dzisiaj tutaj Federacja reprezentuje. Konsolidujemy się z Federacją i wychodzimy na ulicę i wtedy możemy się pokazać, że jesteśmy i coś więcej od siebie dać. Niedowidząca i niedosłysząca nastolatka w drodze do szkoły miała być potrącona, a następnie chuligańsko zaatakowana przez rowerzystkę. Dziś w tej sprawie ruszył sądowy proces, a wyjaśnienia składane przez oskarżoną przedstawiają zupełnie inną wersję zdarzeń. Jakub Pięta. Rozważam możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez kobietę, która mnie popchnęła. Mało kto spodziewał się usłyszeć dzisiaj te słowa w sali 22 Sądu Rejonowego w Poznaniu. Tym bardziej, że padły z ust 45-latki, która została oskarżona o to, że 12 maja uszkodziła ciało niedowidzącej i niedosłyszącej nastolatki. Szłam tak jak zawsze z moją koleżanką, ale do szkoły. Zawsze spotykałyśmy się na rynku wildeckim, ponieważ jestem osobą głęboko niedowidzącą, jednooczną plus jeszcze głęboko niedosłyszącą. Mam w orzeczeniu wpisane, że jestem głucha. Kilka kroków przed przejściem dla pieszych na ulicy Wierzbięcice dziewczynę lekko miała potrącić jadąca z naprzeciwka rowerzystka. Początkowo nastolatka to zignorowała. Nagle usłyszałam huk, odwróciłam się i zobaczyłam, że kobieta rzuciła rower na ten płot, który był obok, i nagle podbiegła do mnie, chwyciła mnie za włosy i zapytała się, czy jestem normalna. Potem kobieta miała rzucić Mają o chodnik, a następnie wsiąść na rower i odjechać. Matka nastolatki o wszystkim dowiedziała się od szkolnej sekretarki. Wzięłam Maję na komisariat policji na złożenie zeznania. Później zostałyśmy skierowane do lekarza medycyny sądowej. I choć obrażenia fizyczne ograniczyły się do zadrapań i siniaków, to sprawa nadal była poważna. Największy uszczerbek, jaki doznałam, który jest najbardziej dotkliwy, to jest uszczerbek na mojej psychice. Następnego dnia Anna H.D. została zatrzymana przez policję. 45-latka została zatrzymana dziś przez policjantów z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wilda. Została doprowadzona do komisariatu i już usłyszała zarzut naruszenia czynności narządu ciała poniżej dni 7. Dziś w poznańskim sądzie rejonowym ruszył w tej sprawie proces. Oskarżona nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia, w znacznej części sprzeczne z ustaleniami biegłych. Według oskarżonej to ona została zaatakowana 12 maja przez niedowidzącą nastolatkę. Ona się zamachnęła i mnie popchnęła. Moje lewe ramię. Uznałam to. Jako atak na moje życie. Choć jak zeznała oskarżona, miała wtedy poruszać się z prędkością 3-4 km na godzinę, przez odepchnięcie miała uderzyć w ogrodzenie przy chodniku z impetem tak silnym, że straciła przytomność. Gdybym znajdowała się 10 cm bliżej, nie byłoby mnie tu dziś. Zdaniem Anny H.D. Maja popchnęła ją celowo i świadomie. Gdy kobieta się ocknęła, nikt nie miał udzielać jej pomocy, a ona próbowała zwrócić nastolatkom uwagę, jak chodzą. Kobieta była przekonana, że ma złamaną rękę. Postanowiła obrócić kobietę, która mnie pchnęła. Oskarżona nie wezwała jednak na miejsce policji ani pogotowia. Upomniana przez przechodnia wsiadła na rower i odjechała. Ja byłam w takim szoku, że nawet nie myślałam o pogotowiu. Ja się spieszyłam do pracy. Reprezentujący pokrzywdzoną Mariusz Paplaczyk nie dał wiary dzisiejszym wyjaśnieniom 45-latki. Są świadkowie naoczni tego zdarzenia, którzy bezpośrednio widzieli jego przebieg i nie mają żadnego interesu, aby zaznawać nieprawdę. A zatem wersja, linia obrony, którą przyjęła pani oskarżona, ja mogę ją ocenić jako naiwną. I zakładam, że również w taki sposób do tego podejdzie sąd.
Inne zdanie w tej kwestii ma broniąca oskarżonej adwokat Marta Nowakowska. Czy pani wierzy w wersję wydarzeń przedstawioną przez pani klientkę? 100% tak, jak najbardziej tak. Dzisiaj sąd nie zdążył wysłuchać wersji 17-letniej Mai. Nastolatka będzie musiała w grudniu stawić się na kolejnej rozprawie. Jakub Pięta, Puls Dnia. Wiadomo, z kim zagra kolejorz w 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Będzie to norweskie FK Bodø Glimt. Szczegóły tego losowania śledziła dla państwa Wioletta Łechtańska-Błaszczak. Wiolu, dobry wieczór. Kiedy Lecha czeka wyprawa do Norwegii? Dobry wieczór. Dokładnie 16 lutego przyszłego roku właśnie Lech Poznań zagra z Bodø Glimt. Właśnie w miejscowości Bodø na północy Norwegii będzie to właśnie miejscowość bardzo wysoko, bardzo daleko na mapie Europy. No ale już tydzień później, 23 lutego, wrócą tutaj, żeby zagrać rewanż właśnie przy ulicy Bułgarskiej. No i zwycięzca tego dwumeczu awansuje do 1/8. Finału Ligi Konferencji. O tym wszystkim dowiedzieliśmy się dziś o godzinie 14 podczas losowania właśnie do tej fazy play-off europejskich pucharów. Więcej na ten temat dzisiaj też powiedzieli w rozmowie w wieczorze WTK. Mateusz Mękina rozmawiał z Radosławem Nawrotem, dziennikarzem sportowym Interi. Posłuchajmy teraz fragmentu tej rozmowy. No i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tą Ligę Konferencji, to jedynym polskim klubem, jaki pozostał w Lidze Konferencji, jest właśnie Lech Poznań. W związku z tym, że w ubiegłym tygodniu, jak pamiętamy, zwyciężył z Villarrealem. Przypomnijmy także, że Bodø Glimt jest to mistrz Norwegii z 2021 roku. A w Norwegii jeszcze cały czas trwa ten sezon, więc prawdopodobnie no już to wiadomo, że Bodø Glimt niestety, no ale tego swojego mistrzostwa tutaj nie powtórzy w tym roku. Norweskie FK Bodø Glimt to rywal kolejorza w 1/16 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Wioletta Łechtańska-Błaszczak, dziękuję za te informacje, a zapowiedziana rozmowa Mateusza Mękiny i Radosława Nawrota, choć nie poleciała, to odsyłam do internetu wtk.pl. Tam nie tylko fragment, ale cała ta rozmowa. Chcą wyższych pensji i dlatego już w środę zaprotestują przed kancelarią premiera. To pracownicy służb mundurowych. W Warszawie ma się zjawić około 6 tysięcy policjantów, strażaków, celników czy pograniczników. Więcej o środowej manifestacji w materiale Damiana Wełny. My nie chcemy, żeby było jasno tutaj zabrzmiało, nie chcemy żadnych podwyżek. Tak mówią nie tylko policjanci, ale też strażacy, celnicy, strażnicy graniczni czy przedstawiciele służby więziennej. W środę protestować będzie około 6 tysięcy mundurowych. Nie odejdziemy z naszych miejsc pracy, bo pilnujemy skazanych na oddziałach penitencjarnych i tam pozostawić ich nie możemy. No jedyne takie rozwiązanie, jak tutaj konsolidujemy się z federacją, wychodzimy na ulicę i wtedy możemy się pokazać, że jesteśmy i coś więcej od siebie dać. Mundurowi wyjdą na ulicę walcząc o dwa główne postulaty. Pierwszy postulat to jest wzrost uposażeń funkcjonariuszy do poziomu 20%, tak żeby zrekompensować szalejącą inflację, która zapewne jeszcze tak szybko się nie skończy, będzie trwała w następnym roku. Drugim postulatem jest stworzenie systemów motywacyjnych i dodatków służbowych, by zachęcić do pracy na przykład w policji. Według Andrzeja Szarego, przewodniczącego Wielkopolskiego Związku Zawodowego Policjantów, ze służby w policji chce odejść dodatkowo 7 tysięcy funkcjonariuszy. Licząc, że corocznie odchodzi 4 tysiące, to dajcie sobie państwo, to jest około 12 tysięcy funkcjonariuszy może po nowym roku nie być w służbie. To powoduje, że dwa średniej wielkości województwa nie będą wykonywały obowiązków służbowych. Z kolei przedstawiciele Związku Zawodowego Strażaków zwrócili uwagę na to, że wynagrodzenia mundurowych utrzymują się na tym samym poziomie nieprzerwanie od 2009 roku. Rząd daje nam pseudopodwyżki. Natomiast te pseudopodwyżki w żaden sposób nie rekompensują tej rewaloryzacji, która została w roku 2009 zamrożona. Ona jest nie tylko zamrożona dla funkcjonariuszy, ale dla pracowników całej strefy budżetowej. Strażacy odnieśli się dziś także do zaproponowanego przez rząd 20% dodatku funkcyjnego. Jest to taki zabieg socjotechniczny. Bo z dodatku skorzysta bardzo mało strażaków. Dotyczy to tylko 3% funkcjonariuszy Straży Pożarnej, czyli to jest około 1000 funkcjonariuszy. To dotyczy grupy około 50 funkcjonariuszy.
funkcjonariuszy, ponieważ ta reszta 950 osób ma ten dodatek na poziomie powyżej 20%. Do historii odniósł się również Andrzej Szary, przewodniczący Wojewódzkiego Związku Zawodowego Policjantów. Ostrzegł premiera przed powtórzeniem się protestu, który w 2018 roku sparaliżował policję. Historia pokazała, że można zastosować różne formy protestu i jak pokazał rok 2018, można je skutecznie przeprowadzić, ale wtedy władza będzie musiała dać dwa razy więcej niż tego, co my w tej chwili oczekujemy. Mundurowi pojawią się przed kancelarią premiera w środę o 11:30. Ci, którzy nie mogą dojechać do stolicy, zaprotestują w swoich miastach. Damian Wełna, Puls Dnia. Rząd zapowiada budowę w Polsce 3 elektrowni jądrowych. Wiemy już, że za jedną z nich mają być odpowiedzialni Amerykanie. A za drugą, która ma powstać w Pątnowie w Koninie, fachowcy z Korei Południowej. Pierwszy blok elektrowni na Pomorzu ma powstać do 2033 roku. To dobra wiadomość dla Polaków, mówiła w programie Otwarta Antena posłanka klubu parlamentarnego PiS. Jadwiga Emilewicz, z kolei Paulina Henning-Kloska, posłanka Polski 2050, uznaje wyznaczone przez rząd terminy za nierealne i uważa, że nie można zapominać o energii odnawialnej. Tą najlepszą, najczystszą technologią jest technologia atomowa. Także to są dobre wiadomości dla Polski, dla Polaków, dla polskiej gospodarki. To są oczywiście technologie, które wymagają czasu. Także ten 33 rok jako data startu funkcjonowania pierwszej z elektrowni no nie jest abstrakcyjną datą. Tyle buduje się, tyle rozwija się tego typu projekty. To, co my mówimy, no, jakby rząd skapitulował na płaszczyźnie OZE. Nie wiemy, dlaczego wciąż nie jest odblokowana budowa farm wiatrowych na lądzie, mimo że premier zapowiadał to wiele miesięcy temu wspólnie z panią minister. My naprawdę musimy odblokować wiatr na lądzie i zacząć budować. To jest podsumowanie wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. 11 listopada w Poznaniu Marsz Niepodległości. Żadnych symboli partyjnych, żadnych symboli typu sierp i młot, żadnych tęczowych flag. Po prostu ucinamy temat. Tylko biało-czerwone flagi, kotyliony, banery. Promocja gęsiny na imieninach świętego Marcina. Nasi dziadowie ukuli właśnie takie przysłowie, że gęsina na świętego Marcina, bo przecież to jest późna jesień, a więc wtedy najlepiej ją spożywać. Ta nasza akcja po to, żeby przybliżyć smak tego wartościowego, drobiowego mięsa. Sporo wydarzeń pojawi się 11 listopada w Poznaniu. Po raz pierwszy ulicami miasta przejdzie Marsz Niepodległości. Będą też miejskie dni świętomarcińskie i event mieszkańców pod hasłem Stary Dobry Święty Marcin. Ten tradycyjny świętomarciński korowód już trzeci rok z rzędu przez Poznań nie przejdzie, ale to nie znaczy, że 11 listopada w stolicy Wielkopolski nie będzie się działo. Do dyspozycji poznaniaków będą miejskie dni świętomarcińskie, organizowany przez mieszkańców Stary Dobry Święty Marcin i Marsz Niepodległości. Mamy potwierdzenie z Biura Bezpieczeństwa Miasta, z Urzędu na Libelta, że ten marsz się odbędzie, bardzo się cieszymy. Ale w przypadku tego marszu pojawiły się kontrowersje. Jeszcze w miniony piątek przeciw organizacji wydarzenia protestowali działacze Lewicy Razem. Jako argument przywoływali incydenty z warszawskich marszów. My w Poznaniu tutaj odchodzimy Dzień Niepodległości zupełnie inaczej. Bez przemocy, bez nacjonalizmu, bez skandowania haseł nienawistnych. Ale poznański marsz mimo ich protestów się odbędzie, choć jak informują organizatorzy, spokojnie i godnie, jak na poznaniaków przystało. A dla pewności, że tak właśnie będzie, ogłosili regulamin. Zabrania się oczywiście skandowania wulgarnych haseł, zabrania się zachowań rasistowskich, zabrania się szerzenia nienawiści. Ja myślę, że to jest zrozumiałe, to jest bardzo proste. No i taki bezpiecznik Marsz Niepodległości będzie nagrywać. W efekcie ma on być bezpiecznym wydarzeniem, w którym osoba LGBT może iść ramię w ramię ze zwolennikiem Konfederacji, jako Polacy. Jeśli z kolei chodzi o symbolikę, to jedyną dopuszczalną ma być ta związana z polską flagą. Żadnych symboli partyjnych, żadnych symboli typu sierp i młot, żadnych tęczowych flag, po prostu ucinamy temat. Tylko biało-czerwone flagi, kotyliony, banery i tego się po prostu trzymajmy, żeby nie było prowokacji i za tym. Na marsz organizatorzy zabronili także wnoszenia flag obcych państw. Na nie z kolei będzie miejsce na organizowanych przez miasto dniach świętomarcińskich, a to za sprawą hasła Czyń Dobro. Chcemy też w ten sposób włączyć społeczność ukraińską w te uroczystości.
Chcemy dać im możliwość, by mogli podziękować poznaniakom za serce, które im okazali, a także my jako miasto chcemy poznaniakom podziękować za to, ile już zrobili dla uchodźców z Ukrainy. Dni świętomarcińskie będą się odbywać na Placu Kolegiackim, dziedzińcu Urzędu Miasta i w Parku Chopina. Nie zabraknie kiermaszu świętomarcińskiego, rogali i wydarzeń artystycznych. Zaprosiliśmy artystów, którzy biorą udział zwykle w korowodzie. To będą elementy scenografii, ale to będą także pokazy akrobatyczne, pokazy sportowe. To będą te osoby, które się angażowały w budowę korowodu świętomarcińskiego co roku. Alternatywne uroczystości proponuje Koalicja Święty Marcin, która szykuje imieniny ulicy pod nazwą Stary Dobry Święty Marcin. Zaczynamy od godziny 11. Od 11 zaczyna grać scena pod Alfami wraz z Targiem Świętego Marcina. Od 11 do 18 możecie liczyć na koncerty, występy młodych artystów. Ta impreza jako jedyna odbędzie się właśnie na ulicy Święty Marcin. Jedno jest pewne, przy takim natłoku wydarzeń na pewno każdy poznaniak 11 listopada znajdzie coś dla siebie. Jakub Pięta, Puls Dnia. Gęsina zagości na imieninach u świętego Marcina. Mimo że na polskie stoły trafia już od XVII wieku, obecnie około 95% gęsi jest eksportowana na zachód. Niektórzy producenci chcą to zmienić i od 8 lat organizują akcję Gęsina na imieninach. Więcej o tym wydarzeniu dowiedzieliśmy się dziś podczas konferencji prasowej. Tradycyjne wydarzenie, bo już 8 raz organizujemy to wydarzenie pod nazwą Gęsiny na imieninach ulicy Świętego Marcina. Chcemy przez to pokazać, że ulica Świętego Marcina to jest ważna ulica w mieście Poznaniu. Mimo tych perturbacji, jakie są związane z remontem Śródmieścia i Starego Rynku, gdzie przedtem mieliśmy te wszystkie wydarzenia, planujemy wiele atrakcji w 3 miejscach, między innymi na ulicy Święty Marcin, gdzie planujemy dla dzieci zagrodę młodych hodowców żywymi gęsiami, będzie patelnia, będzie Poznań Bras umilał, także coś dla ducha i dla ciała umilał czas. Planujemy również na działania na Śródce, na rynku śródeckim konkretnie, no ale również w Parku Chopina. Przedsiębiorcy ze Śródki zapraszają poznaniaków, mieszkańców okolic, turystów na takie wspólne spotkanie między 12 a 14 na rynek śródecki pomiędzy Muralem a Kościołem Świętej Małgorzaty na poczęstunek, który przedsiębiorcy przygotują przede wszystkim rosół z gęsi, ale również pierogi z gęsiną, niespodzianki, przekąski gęsinowe, również przekąski na słodko, ale przede wszystkim okazja spotkania się z przedsiębiorcami, spotkania z restauratorami, wspólna rozmowa, warsztaty zrobienia kotylionów i również oprawa muzyczna, którą przygotuje zaprzyjaźniony muzyk Marcin. Gęsinę hoduje się od wiosny do późnej jesieni. I nasi dziadowie ukuli właśnie takie przysłowie, że gęsina na świętego Marcina, bo przecież to jest późna jesień, a więc wtedy najlepiej ją spożywać. Wielkopolska jest w ogóle zagłębiem produkcji hodowlanej, szczególnie południowa Wielkopolska. No możemy żałować, że większość gęsi, 95% wyjeżdża na zachód, ale tu chcemy właśnie przez tą akcję też promować, żeby Polacy również spożywali, bo to jest takie danie arystokratyczne i zdrowe przede wszystkim. Stąd właśnie ta nasza akcja po to, żeby przybliżyć smak tego wartościowego, drobiowego mięsa. Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresu? Sprawdzają to inicjatorzy badania klimatu rowerowego. Można wziąć w nim udział, odwiedzając stronę rowerowyklimat.pl. O tym, na jakie pytania rowerzyści tam trafiają, mówił gość wieczoru WTK Adam Górczewski ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Zobaczmy fragment. Te podstawowe pytania dotyczą właśnie poczucia bezpieczeństwa na drodze, jak czują się rowerzyści, kiedy jeżdżą, relacji z innymi uczestnikami ruchu. Tam jest proste pytanie o to, czy piesi na przykład dobrze traktują rowerzystów, czy kierowcy też dobrze traktują rowerzystów, czyli o to, jakie te relacje się układają. Oczywiście chyba najbardziej oczywista grupa pytań dotyczy infrastruktury. Jutro Poznańska Rada Miasta zajmie się stanowiskiem popierającym starania o zadośćuczynienie za II wojnę światową. Jest w tej sprawie zgoda klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. O sprawie piszemy na wtk.pl.
Początkowo miała być mowa tylko o odszkodowaniach od Niemiec, ale na prośbę radnych koalicji dopisano też Rosję. Idea tego stanowiska jest taka, żeby każdy agresor wiedział, że za bezkarne zniszczenia przyjdzie mu potem zapłacić. Podkreśla Michał Grześ, szef klubu radnych PiS w Poznańskiej Radzie Miasta. I dodaje, wbrew temu, co niektórzy uważają, Poznań też jest miastem, które ucierpiało podczas wojny. W projekcie, który jest już dostępny na stronach Rady Miasta, czytamy, że Poznańska Rada Miasta wyraża swoje pełne poparcie dla wszelkich działań zmierzających do wypłaty odszkodowań wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej. Radni przypominają, że w mieście już w 2008 roku powstał szczegółowy raport o stratach wojennych Poznania w latach 39-45, przygotowany przez zespół pod przewodnictwem profesora Andrzeja Saksona z Instytutu Zachodniego. I szanowni państwo, jeszcze jedna informacja z naszego portalu. Aż 34 dyrektorów szkół, przedszkoli i innych tego typu placówek mają wyłonić konkursy ogłoszone właśnie przez władze miasta. Jak podają urzędnicy, poszukiwani są dyrektorzy dla 2 szkół ponadpodstawowych, 4 podstawówek, a także 8 zespołów szkół publicznych oraz 3 zespołów szkolno-przedszkolnych. Do tego dyrektorów szuka 13 przedszkoli, 1 szkoła podstawowa specjalna, 1 zespół szkół z oddziałami integracyjnymi, 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz 1 bursa szkolna. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia określone wymagania. Można je znaleźć na stronach miasta. Więcej o tej i innych ciekawych i ważnych sprawach z Poznania i regionu piszemy na portalu wtk.pl. W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia czas sprawdzić najświeższe informacje pogodowe, które przygotował i przedstawi dla państwa Szymon Kozłowski. Dobry wieczór. Pierwszy dzień nowego tygodnia przyniósł zarówno piękne promienie słoneczne, które pojawiły się m.in. w okolicach Kalisza dzisiaj, tam także błękit nieba, no ale w drugiej części dnia pojawiły się chmury także nad stolicą regionu. Jak to będzie podczas najbliższych godzin? Sprawdźmy to razem. W drugiej jej części, w drugiej części nocy, przede wszystkim chmury, które pojawią się m.in. nad Poznaniem, ale bez opadów atmosferycznych, zachmurzenie umiarkowane, zatem pogodna noc przed nami i 7 stopni. 9 stopni poranku i wtedy powinny nas przywitać piękne promienie słoneczne. Wtorek będzie dniem pogodnym. Duża dawka promieni słonecznych w stolicy Wielkopolski, także w godzinach popołudniowych. Po 18 ponownie nieco więcej chmur się pojawi nad stolicą regionu, ale po 23 już zachmurzenie duże. W ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni, tyle po godzinie 15, a po 21 9 stopni i wiatr nie będzie nam przeszkadzać jutro w stolicy Wielkopolski. No to zobaczmy, co przyniosą 3 kolejne listopadowe dni. W środę spodziewamy się pogodnego dnia. Słońce będzie zza chmur wyglądać i od 8 do 14 stopni. W czwartek zmieni się pogoda, napłynie więcej chmur i warto pomyśleć o parasolu. Planując wyjście z domu w czwartek popada i od 9 do maksymalnie 11 stopni. W piątek zachmurzenie duże, także chmury będą zdecydowanie dominować, słońce tylko momentami. Chłodny poranek, bo tylko 5 stopni i do 11 w najcieplejszym momencie piątku. Zwracam uwagę na ciśnienie wysokie, 1031 hektopaskali w piątek, a przypomnę, że piątek to święto niepodległości, które właśnie minie pod znakiem chmur, no i wysokiego ciśnienia. A my jeszcze zobaczmy temperatury prognozowane na najbliższe 7 dni, a zaczniemy od poranków. W święto niepodległości 5 stopni rano, 5 w sobotę, 3 w niedzielę i tylko 1 w poniedziałek, zatem przy gruncie spodziewamy się przymrozków. Najcieplej we wtorek i w środę 14 stopni, później się ochłodzi. Święto niepodległości maksymalnie 11 stopni, 10 stopni w niedzielę i 11 w poniedziałek. Zatem, drodzy państwo, przed nami zbliża się już długi weekend, kolejny już listopadowy, ale jak sami państwo widzicie, tutaj temperatura nie ma raczej jakichś pozytywnych takich zaskoczeń, jeżeli chodzi o wysokie temperatury. No, tak to wygląda w prognozach. Więcej informacji pogodowych mam dla państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo. Dzisiaj na antenie WTK, także serwis Eko Prognoza. Zapraszam, życząc miłego wieczoru. W podsumowaniu najważniejszych wydarzeń dnia to wszystkie informacje, które dziś dla państwa przygotowaliśmy. W imieniu całego zespołu dziękuję za uwagę, życzę dobrej, spokojnej nocy i do zobaczenia. Dobranoc.